Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszymy, że Kościół jest pełen, więc możemy razem uwielbiać Pana Boga dzisiaj pieśnią, gestem. Będziemy klaskać. Bardzo się cieszymy, że Was tylu tutaj jest. Zapraszam teraz moich solistów. Dom Pana wypełnia dziś śpiew. Zaśpiewa Oliwka, Małgosia, Martyna i Maria. Zapraszam, zróbcie tam miejsca. Jak widzicie, chór jest potężny. Około 90 osób w chórze. Proszę bardzo. Wysoko mikrofoniki. Dom Pana niech wypełni dzisiaj to miejsce. Oddajmy mu cześć, on Pana wypełnia w świecie, nasz Pan na...
Małgosia, Martyna i Marysia. Wielkie brawa dla tych solistek. Dziękuję panią bardzo. I zapraszam teraz gorąco Karolinkę, Laurę i Lenkę. Wielkie brawa dla tych młodych artystek. Zobaczcie. Znaczy nie wiem, czy je właśnie widzicie. Są tutaj małe artystki. Yeah.
żebyście Państwo zaśpiewali z nami. Będę śpiewał na cześć Pana. Zaraz się nauczymy. Będę śpiewał na cześć Pana. Strój chór, który Państwo również z nami na razie zaśpiewają. Będę śpiewał na cześć Pana. On nasyca dobre życie. Na cześć Pana, dobrze. On nasyca
Zapraszam teraz młode artystki Martynkę i Julkę. Uwielbiam imię Twoje. Czy Państwo znają ten utwór? Dobra, spróbuję. Proszę tonację podać książę Andrzej. O Panie Jezu, chcę wyznać, że... Zaśpiewamy. Uwaga, raz, dwa, trzy. O Panie Jezu, chcę wyznać, że... Ja kocham Ciebie. Ja kocham Ciebie. Chcę Ci dziękować. Pięknie! Dajesz mi siebie. Jeszcze raz! O Panie Jezu, chcę wyznać, że co, że co? Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. I co, i co? Chcę dziękować ze wszystkich sił, bo dajesz mi siebie, bym na Ciebie żył. Mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to wy wszyscy tutaj się znajdziecie. Taką mam skromną nadzieję. Uwielbiam imię Twoje, Panie, Martyna i Julka. Zaśpiewają jako solistki.
Wielkie, wielkie brawa dla tych młodych artystek, Martyna i Julka, jako solistki. A teraz zapraszam młodą artystkę, chyba najmłodszą w naszym chórze. Słuchajcie, moi drodzy, to jest Apolonia. Chodź, Apolonka, co by tutaj staniesz obok mnie? Możesz stać? I zapraszam wszystkich moich solistów. Będzie Iga, śpiewała Iga, gotowa do akcji. Następnie będzie Maja. Jest już gotowa. Max, zapraszam ciebie gorąco. I Michał. Słuchajcie, teraz będzie dużo artystów. Pięciu. Dobrze. Apolonię widzicie? Tak. Dobrze. Wielkie brawa w ogóle dla tej całej piątki. Okej. Okay. To słuchajcie, teraz będzie taki utwór zespołu Małe TGD. Małe TGD, no tu jest ogromne takie TGD trochę, jak widzicie. Zaśpiewamy taki utwór. Idę sobie i patrzę co za... Jaki? A ja wiem, że jest piękny, bo jak tyle ludzi się, słuchajcie, spotyka w jednym miejscu, w jednym czasie, to jest coś wspaniałego, wspaniałego. Idę sobie i teraz Apolonia. Startuję za chwileczkę. Uwaga, ja sobie tutaj przygotuję miejsce, żeby wszyscy mogli widzieć. Nie potrafię przestać tańczyć co za dzień. O
przestać śpiewać. To mi wystarczy. Nie potrafię przestać tańczyć. Nie potrafię przestać, nie. Nie potrafię przestać, nie. Nie, nie, nie. To mi wystarczy. Nie potrafię przestać tańczyć. Kawałek nieba. Nie potrafię przestać śpiewać. To mi wystarczy. Nie potrafię przestać tańczyć. Nie potrafię przestać, nie. Nie potrafię przestać, nie. Nie, 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 nie. Wielkie brawa dla tych młodych artystów, Apolonia! Tu jest Michał, już mi tutaj przekazuje, przekazuje, przekazuje. Jestem tu.
Wielkie brawa Katarzyna! Katarzyna i Katarzyna! Zaśpiewamy teraz Pan jest mocą swojego ludu. Zapraszamy do włączenia się w śpiew. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jezus,
także Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalą Boże wielki! Kiedy ranny wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalą Boże wielki! Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalą Boże wielki! Kiedy ranny wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalą Boże wielki! Dziękujemy! Wystąpił warsztatowy
Moi drodzy, 90 osób w chórze robi wrażenie. Wielkie brawa dla nich, bo oni, słuchajcie, ten materiał dopiero poznali wczoraj, więc naprawdę wielkie, ogromne brawa dla nich za wytrwałość, za piękne głosy, za to spotkanie. Bardzo wam dziękuję. Wielkie, wielkie brawa. Raz, dwa, trzy. Kochani, usiądźcie na chwilę, proszę. Jest taki moment, który czasami niektórzy mówią, o, idźmy po koncercie, ale on jest bardzo ważny dla nas. Zaczniemy dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, bo to nie jest pierwszy koncert i pierwsze warsztaty w tej parafii, zresztą nie tylko w tej. Chcę podziękować, najkrócej jak potrafię, nie pomijając rzeczy i osób, może osób najważniejszych. Najpierw. Nie byłoby warsztatów, gdyby nie było tutaj tej całej ekipy ludzi,
dzieci, takich brzdąców małych, o tam, i takich większych dzieci, już takich panien i panów tam do góry. A oni są tutaj dlatego, że mają swoich rodziców. Więc drodzy rodzice, cały chór, który tutaj stoi, wielkie brawa dla was, że jesteście, bo dzięki wam my jesteśmy. Porządnie. Dobrze. Tak, idąc dalej logicznie, skoro są dzieci, są rodzice, skoro są rodzice, są dzieci, kłaniamy się nisko wszyscy, tu trzeba wstać teraz, słuchajcie, trzeba wstać, trochę będę was gimnastykował i spróbujcie się wysilić, znaczy, żeby nie było to takie brawa pogrzebowe. Mieliśmy takiego księdza jakiś w seminarium, tak klaskał, tak. A to nie o to chodzi, czekaj, czekaj Teresa, falstart zrobiłaś. Nie, nie. Drogie dzieci, kochane dzieciaki, dziewczyny, chłopacy, panowie i panie, za to, że przyjechaliście w takiej liczbie, której się nikt nie spodziewał, dla tego pięknego chóru wielkie brawa, cały Kościół. Jeszcze takich braw tu nie było. Usiądźcie, usiądźcie. Naprawdę, jeszcze takich braw tu nie było. Po kolei spróbuję bardzo krótko przedstawić nasz chór. Oczywiście nie każdego po kolei, ale jest tutaj ekipa no, z kawałka Polski. Więc ręce do góry. Słupia Kapitulna, Kołorawicza. Ile macie? 120 kilometrów przyjechali. Dalej. Parafia Świętej Anny w Błaszkach. Trzeba się ratować, słuchajcie. Parafia w Kalinowej Świętej Marii Magdaleny. Ręce do góry, dziewczyny, chłopaki. Piotr i Paweł? Piotr i Paweł? Jakie wezwanie macie, Piotr i Paweł? Dobrze. Kilka osób, a może jedna nawet, nie wiem, z parafii świętego Piotra i Pawła w Lutotowie. Kasia. A z tyłu sobie sobie. Jaka jeszcze parafia jest? Przypomnijcie mi. Z kogo nie wymieniłem? Z parafii? Parafia Wojków. Ręce do góry. Czekaj. Ale jest też jeszcze chyba jedna dziewczyna, która solówkę śpiewała z parafii Sobiesenki, prawda? Gdzie jesteś? Pokaż się. Gdzie ona zniknęła? Nie, z której ty jesteś parafii? Z której parafii jesteś? Parafia, jaka twoja parafia? Dobrze, z parafii. I mamy tutaj jeszcze, to nie był chór taki tylko polski, to był chór międzynarodowy, dlatego że, chodź tutaj, chodź, mamy gości z Ukrainy też tutaj. Pokażcie się, goście z Ukrainy. Podnieś rękę do góry. W porządku. I teraz poproszę tutaj dziewczyny troszkę o pomoc, żeby koncert mógł się wydarzyć, no potrzebna jest ta obsługa cała techniczna. Przepraszam za śmiałość, ale dziękuję chłopakom, może bardziej panom z Centrum Kultury w Błaszkach. Bardzo dziękujemy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Łukasz, chodźcie. Tomek, Marcin, chodźcie. Ale wszyscy się tutaj chodźcie, pokażcie. Marcin, dalej, chodźcie, chodźcie. Przedłużajcie koncertu. Bardzo dziękujemy. To człowiek, który odpowiada za dźwięki, za wszystkie dźwięki. To człowiek, który odpowiada za światło. Ładne światła, prawda? I dźwięki były? Pomyliłem imiona. Jeszcze bardzo pomocny Piotrek. Chodź tu, Piotr, chodź. A dziewczyny mają dla was małe upominki. Dziękujemy.
Fajna współpraca, nie tylko na warsztatach, ale i jeszcze przy innych wydarzeniach, więc panowie, bardzo wam dziękuję za taką profesjonalną pracę i przyjaźń. No i idziemy dalej. Są osoby, którym podziękujemy, kiedy pójdziemy za chwilę na kawę i zapraszamy na tą kawę za chwilkę wszystkich. Nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale słuchajcie, szczególnie ta ekipa chyba będzie wdzięczna tutaj, ja też, jak widać po figurze. Dziękujemy bardzo wszystkim paniom i panom, którzy pracowali przez te dwa dni w kuchni. Dziękujemy. I teraz po kolei. Mózg operacyjny, przyjaciel, niesamowity kapłan, przede wszystkim świetny człowiek, który ogarnia te wszystkie dźwięki. Ja się dziwię, że oni pozwalają ze sobą grać, słuchajcie, bo ja tu bardziej chyba przeszkadzam niż gram, ale serdecznie dziękujemy. Jest z nami ksiądz Andrzej, klawiszowiec, przede wszystkim świetny człowiek. Dziewczyny, proszę. Świetny muzyk. Jak już mogę, to ja podziękuję moim muzykom. Zapraszam. Ukłońcie się ładnie, że ich was wszyscy zobaczą. Chodźcie. Bo ich tam nie było widać, tylko słychać. Proszę bardzo. Przedstawię. Tomasz, gitara elektryczna, solowa. Wojciech, instrumenty klawiszowe. Kacper, gitara basowa. Stanisław, gitara akustyczna i saks. I ja. Dziękujemy. I kochani, osoba, którą znamy wiele lat, która ogarniała całą tą grupę ludzi. Na liście mamy 90 osób, ale to nie wiem, czy jedna więcej, czy mniej, ale bardzo dużo. Nawet nie wiem, ile lat się z panią Julią znamy, ale cały ten zespół i ten chór przygotowała pani Julia Stolpe. Brawo! Julia, pokaż, że nie prezent, bo on jest bardzo skromny, ale opakowanie jest bardzo ważne. Tutaj na tym. Słuchajcie, pytam dziewczyn, jaką torebkę pani Julii dać? Proszę księdza, lew, bo ona ma taki potężny głos. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Czy ja kogoś pominąłem? Mam nadzieję, że nie. Dziękujemy bardzo, słuchajcie, wam wszystkim, że przyszliście. Tutaj jeszcze dziewczyny chcą powiedzieć coś, więc oddajemy wam mikrofon, a jeśli macie, to... Tak, dobry wieczór. Ja chciałabym powiedzieć coś w imieniu wszystkich tutaj chórzystów. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, dzięki którym to się udało. Dziękujemy bardzo muzykom, którzy przyjechali do nas z daleka, poświęcili swój czas i wspierali nas tutaj, w tym dziele. Księże Ryszardzie, dziękujemy księdzu za to, że dzięki księdzu to się odbywa, dzięki temu, że to już się stała tutaj taka wojkowska tradycja, że te warsztaty są. I no, bardzo dziękujemy, że udostępnił ksiądz to miejsce. A na sam koniec zostawiłam sobie takie najważniejsze podziękowanie. Dziękuję bardzo pani Julii w imieniu wszystkich chórzystów za to dzieło, za to, że pani tutaj do nas przyjeżdża, za wszystkie... ojej, przepraszam, trema. Za wszystkie dźwięki oraz za to, że pani mówi nam, jak ładnie śpiewać o, żeby nie było łoczy, tylko oczy.
No i przede wszystkim też za pani energię, bo pani miała cały czas energię, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Jeszcze dwie osoby, o których zapomniałem. Dziękuję szczególnie, bo to taki człowiek cichy i skromny, ale też bardzo nam pomógł. Pan Łukasz Wysota i jego żona Monika. Dziękujemy wam za to, co mamy w brzuchu. Dziękujemy. Zanim podziękuję ostatniej osobie, chyba najważniejszej, jednak bez wahania mogę tak powiedzieć, najważniejszej. Kochani, zapraszam. Po wyjściu z kościoła zapraszamy dzieci jeszcze na małą kawkę. Mamy tam coś niecoś, jakiś biegosik przygotowany. Może nie jest to pięciogwiazdkowy hotel, ale staramy się was gościć najlepiej jak potrafimy, na miarę możliwości. Dlatego zapraszamy. Słuchajcie, rodzice, wejdźcie na chwilę tam z nami, nawet na małą kawkę. Nawet jak przejdziecie tylko tam, to fajnie. Bo to dla nas bardzo ważne, żeby się na chwilkę chociaż spotkać. Może nawet nie zamienimy ze sobą parę słów, ale żeby chociaż na chwilkę się spotkać i żebyście zobaczyli, gdzie wasze dzieci pracowały, jakie były dzielne. I na koniec ta ostatnia osoba. Jak myślicie, kogo ja zapomniałem wymienić? Kogo? Odwróćmy się do tyłu, jeśli to możliwe. Nie byłoby nas tu, nikogo z nas, gdyby Pan Bóg nas tutaj nie chciał zgromadzić. Dlatego jeżeli możecie tam z przodu dziewczyny, ostrożnie uklęknijmy, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I Panu Bogu na koniec podziękujemy w prostej modlitwie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to spotkanie, za wszystkich ludzi, których tutaj powymienialiśmy, za każdego człowieka, który tutaj przyszedł dzisiaj, za wszystkich też, którzy po cichutku tutaj też budowali ten podest. Zapomniałem jeszcze o Marcinie, Mariuszu, Piotrze i wielu, wielu osobach. Za tych wszystkich ludzi Ci dziękujemy i za to spotkanie, które było piękne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Maryjo niepokalanie poczęta, Królowo pokoju, Święty Józefie, razem z księdzem Andrzejem wam pobłogosławimy i naprawdę zapraszamy na kawkę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Aż mi się ciśnie na usta. Macie wspaniałe, piękne i bardzo uzdolnione dzieci. Dbajcie o nie. Bóg zapłać. Zostańcie z Bogiem i zapraszamy na kawę. Chwała i cześć, właściwy chwała.